Od 3 miesięcy osoby rozpoczynające własny biznes mają mieć łatwiejszy start. 30 kwietnia weszła w życie tzw. konstytucja biznesu. Ustawy w niej zawarte wprowadziły istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Między innymi o ułatwieniach dla przedsiębiorców mówiła wczoraj w Pile minister Jadwiga Emilewicz. To, co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone. Zrównanie relacje, partnerskie relacje z administracją, zwłaszcza z administracją skarbową. Ograniczenie liczby kontroli, które mogą być prowadzone. No i wreszcie ten ombudsman, ten rzecznik praw przedsiębiorców, który mamy nadzieję będzie przede wszystkim orężem małych. Bo duże firmy, jak przekonuje minister Emilewicz, są w lepszej pozycji, mając swoje kancelarie czy centra lobbystyczne. Zmiany przepisów wprowadzają także domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i łatwiejszy sposób kontaktowania się z urzędami. Od teraz zawieszenie działalności ma być możliwe na dłuższy okres czasu i łatwiej ma być taką działalność reaktywować. Pojawiła się również tak zwana działalność nierejestrowana, jeśli zyski z niej nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Konstytucja biznesu wprowadza także nową ulgę w składkach ZUS. Początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Obecnie przygotowywane są kolejne projekty ustawy, w tym wprowadzenie składki ZUS uzależnionej od przychodów. Warunkiem ma być miesięczny przychód nie wyższy niż 5250 zł, a to zdaniem opozycji za mało. Ile jest takich firm? Pani minister mówi na nagraniu, które jest dostępne w sieci, że jest ich kilkaset tysięcy. Ale tak naprawdę tych firm, które będą mogły realnie z tego skorzystać, jest 170 tysięcy. Zresztą to wynika z uzasadnienia do projektu ustawy. Opozycja przekonuje, że ekipa rządząca nie przedstawia całej prawdy. Rentowność takich firm jest na poziomie 18%, czyli około 1000 zł miesięcznie, a to nie wystarczy na pokrycie kosztów i opłacenie podatków. Dlatego PO proponowało, aby firmom rozpoczynającym działalność przez pierwsze 6 miesięcy jeszcze obniżyć składkę o połowę. Nie zostało to jednak wzięte pod uwagę, tak jak propozycja PO, aby młode osoby w wieku od 18 do 25 roku życia nie odprowadzały składek na ubezpieczenie i składki zdrowotne przez okres 2 lat. Zdaniem opozycji powinien to opłacać budżet państwa. W dodatku trudno mówić o stabilizacji w okresie braku stabilności i pewności prawa, kończą działacze PO.